Rozwinąwszy zwój, zaczął czytać. Dramat w Nazarecie, dramatem człowieka. Rozwinąwszy zwój, zaczął czytać. Dramat w Nazarecie, dramatem człowieka. Tak chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo. Przypomnijmy sobie umiłowanie w Chrystusie Panu, bracia i siostry, okoliczności, w jakich rozegrał się dramat odrzucenia przez ludzi religijnych Chrystusa, prawdziwego Boga. Jest szabat, dzień uroczysty, synagoga przepełniona ludźmi religijnymi i rozpoczyna się liturgia słowa. Wszyscy stoją, jak przed chwilą staliśmy, gdy czytano Ewangelię. Chazan, sługa świątynny, podaje zwój tekstu Jezusowi, Księgę Izajasza. I nasz Pan, i to jest bardzo ważne słowo, rozwija księgę. Rozwija księgę i odnajduje miejsce, które w mądrości swojej boskiej chce odnaleźć. To fragment z 61 rozdziału Księgi Izajasza, orędzie wyzwolenia. Tekst dotyczący ery mesjanistycznej, nadejścia Mesjasza, a więc czasów ostatecznych, które rozpoczynają się wraz z przyjściem Mesjasza na ziemię. Treść tekstu jest bardzo nadziejonośna, stąd zwana dobrą nowiną, bo mówi o tym, jak Mesjasz ocali człowieka, jak wypełniony duchem Pana ukaże poprzez moc słowa, jakie będzie głosił, poprzez prawdę słowa, sens ludzkiego życia, mocą słowa wyprowadzi człowieka z różnych zniewoleń i wreszcie da mądrość, która wyprowadzi człowieka z ślepoty życiowej, egzystencjalnej. Pan zwija księgę, wszyscy siadają i Pan zaczyna swój komentarz do słowa. Do naszego użytku powiedzielibyśmy homilię zaczyna. Zaczyna od zdania, które szokuje słuchaczy. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliśmy. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Mesjasz już jest. Czasy mesjanistyczne, czasy ostateczne właśnie się rozpoczęły. Przyszło wam w nich żyć. To jest ten czas. Nie w przyszłości, nie kiedyś, ale teraz. Ponieważ mówca jest pełen ducha, jego słowa, jak słyszeliśmy, są pełne łaski, pełne prawdy, jest zatem autentyczny. Mówi z serca i dotyka serc. Jest pełen ducha w ramionach Boga Ojca, więc jest wolny od presji zewnętrznej, wpatrzonych w niego Żydów, świty rabinistycznej. Budzi podziw w słuchaczach. Patrzą na siebie porozumiewawczo, mówią wow, pełni uznania, ale to tylko reakcja zewnętrzna. I co się teraz zaczyna w Ewangelii? Najważniejszy jej moment. Najważniejszy, chciałby się powiedzieć, punkt zwrotny. Moment odkrywania prawdy. Pan mówi słowo, które dotyczy nie tylko tych Żydów zgromadzonych w synagodze, w szabat, ale dotyczy każdego z nas. Pan rozwija zwoje ich serc i zaczyna je czytać. Czyta serce człowieka. Stawia je w prawdzie. Pierwsza ogólna prawda, stąd dramat, odrzucenie osoby Jezusa, prawdziwego Boga przez człowieka. To słowo, które przed chwilą Pan odczytał o uwolnieniu z więzienia, o wyjściu z ciemności, zaczyna stawać się ciałem. Pan zaczyna odkrywać zniewolenia tych osób, które Go słuchają. Pan zaczyna odkrywać ciemność, jaka spowiła duszę tych, którzy Go słuchają w spotkaniu z Panem, światłością świata. Zajmij się sobą, potrzebujemy znaków, aby Ci uwierzyć. Dokonaj uzdrowień, może takich jak w Kafarnaum. To jest treść serc tych, którzy Go słuchają.
To słowo, które brzmi jak przysłowie, prorok odrzucony jest we własnej ojczyźnie, diagnozuje ciebie i mnie, naszą skrzywdzoną po grzechu pierworodnym kondycję. To słowo mówi o tym, że człowiek, choć lgnie do Boga, choć wie, że został stworzony przez Boga, chce kochać Boga, dąży do prawdy, do szczęścia, której źródłem jest Pan Bóg, to równocześnie odrzuca Boga. Nie chodzi tu tylko o odrzucenie Mesjasza w synagodze przez Żydów, ale chodzi o odsłonięcie tej dramatycznej prawdy, tego dramatu, że człowiek odrzuca Boga, swojego Ojca, swojego Stwórcę, że odrzuca prawdę, która przychodzi w Słowie o Nim samym. Szuka innych prawd, ucieka od prawdy. I Pan potwierdza tę diagnozę, może troszkę chcąc uspokoić sytuację, bo prawda, zwłaszcza ta ranliwa, ta grzeszna, boli serce. Serce wzdryga się przed taką prawdą i różnie reaguje na nią. Dwoma przykładami również z Biblii, z Pisma Świętego. Dwa przypadki, dwie sytuacje z historii zbawienia, które pokazują i które mają pokazać Tobie i mnie, a na pewno tamtejszym Żydom, że przez wieki, przez dzieje kondycja człowieka się nie zmieniła. Człowiek ciągle jest zraniony konsekwencjami grzechu pierworodnego. Bo i Eliasz, prorok, a prorok to zbudowany ze słowa człowiek, nazywający w prawdzie, bo przez Słowo Boże definiujący ten świat, wszystkie jego okoliczności, odrzucony przez wdowy Izraela, przyjęty przez wdowę sydońską, Sarepty sydońskiej, Elizeusz również uzdrawia poganina, Syryjczyka Naamana, a nie uzdrawia tylu trędowatych. Te obrazy, te sytuacje pokazują, że tak z nami jest. Jesteśmy jak potargany, poszarpany. Zwój słowa, bo przecież przez słowo staliśmy się. Historia naszego życia jest pełna ran, pełna dziur. Patrząc obrazem tego zwoju, zwój poszarpany, poraniony. Co uleczy, co uzdrowi? Osoba Jezusa Chrystusa. Jego słowo, które stawia w prawdzie. Trzeba zobaczyć rany i przetrwać tę konfrontację, a siłę daje Jego miłość. Więc Słowo Boże, Eucharystia, oni są przy Panu w ciele i krwi. To słowo stało się ciałem. Na Eucharystię wskazuje też przykład ze Starego Testamentu. Wielki głód, wielka susza, podpłomyk, baryłka oliwy i zban mąki, które się nie wyczerpią. Nie wyczerpią się. Będzie Eucharystia dotąd, aż będą trwać czasy ostateczne, aż zakończy się ziemia. Trąd w Biblii symbolizuje grzech, grzeszność człowieka, zatem spowiedź. Chrystus, który uzdrawia cię z grzechu. I wreszcie Maryja, pokorna służebnica Pana, która daje Ci Chrystusa nieustannie, jak dziś otrzymuje od sługi Chazana zwój słowa. Pan Jezus. Nasza kondycja ludzka domaga się Chrystusa, Mesjasza, domaga się Boga. Dlatego Kościół, dlatego sakramenty, dlatego liturgia słowa. Amen.